Witajcie. Dziś chciałem pokazać drugi mój zbiornik. 200 litrów z brzankami i parą szczupińczyków. Historia zbiornika pewnie już w jakimś filmie była opowiedziana, więc tylko skrótowo. Akwarium otrzymałem razem z oświetleniem. Są tu dwie świetlówki o mocy 36 W każda, czyli po skomplikowanym sumowaniu wychodzi mi 72 W w światła na 200 litrów wody. To w akwarystyce roślinnej nie jest jakaś rewelacja oświetleniowa. 0,36 W na litr od razu postawiło mi pewne zapory, jeśli chodzi o urządzanie zbiornika. Wiedziałem, że niektóre rośliny światłolubne po prostu nie dadzą sobie rady w tym akwarium. Ale akwarystyka roślinna na szczęście daje nam możliwość dostosowania roślinnej obsady do słabego światła w akwarium. Oczywiście bez światła nic nie urośnie. Niemniej wiele roślin do wzrostu i poprawnego wyglądu nie wymaga zamontowania oświetlenia zakoszonego ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Podszedłem więc do tego spokojnie, mając na uwadze, że na razie nie będę dokładał do tego zestawu żadnego światła. Dlaczego? Bo ta pokrywa jest lekko zdezolowana. To znaczy nie ma praktycznie połowy korytka, w której wsadzona jest cała elektryka. Korytko zostało zesmażone przez poprzedniego właściciela i część jego dna odpadła. Trochę je podreperowałem, bo zaczęło mi grozić zanurzenie elektryki w wodzie, ale to prowizorka, która pewnie przetrwa całe lata, ale zawsze prowizorka. Trochę boję się coś tam dokładać i montować, bo cała konstrukcja jest znacznie osłabiona. Biorąc pod uwagę moją niechęć do grzebania w zdezolowanej pokrywie i fakt posiadania jednak pewnej ilości światła, postanowiłem dostosować rośliny do tego, co mam. Na początku wybór padł na kryptokoryny. W wielu miejscach napotkacie pewnie informację, że są to rośliny niepotrzebujące wiele światła i w zasadzie mogą rosnąć w cieniu innych roślin. Chciałbym obalić tę teorię jak łódzki melin harnasia, ale do końca się nie uda. Powiedziałbym, że kryptokoryny to rośliny szerokiego spektrum oświetlenia i słowo spektrum oznacza tu ilość światła. A to oznacza, że dobrze się czują zarówno przy słabym, jak i mocnym świetle. Natomiast istotne dla nich jest podłoże. Jeśli jest zasobne, to roślina będzie rosnąć i się mnożyć. Światło determinuje pokrój tych roślin i szybkość wzrostu, co widać właśnie w tej 200. W podłożu ziemia z lignitem. To zakryte żwirem, zwykłym, który najczęściej używam, bo jestem do niego przekonany. Wszystkie sadzone w takim podłożu kryptokoryny się przyjęły. Żadna, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo przeliczam je co wieczór, nie padła. Oczywiście sporo z nich przeszło dobrze znaną chorobę zwartek, czyli kryptokoryn. Też był o tym film, więc w skrócie. Kryptokoryny po zmianie warunków bytowania, na przykład przy przeniesieniu ze zbiornika do innego zbiornika, tracą liście. Liście gniją i odpadają. Wygląda to tragicznie, ale tak po prostu jest i trzeba być na to przygotowanym. Korzenie pozostawione w podłożu po krótkim czasie odbijają i roślina wypuszcza nowe liście. W moich akwariach oprócz oświetlenia warunki są zbliżone, więc kryptokoryny przenoszone w obrębie tych zbiorników praktycznie nie chorują. Tu w 200 litrach chorowała tylko krypcia przyniesiona z innego źródła. Rośnie tu obecnie 5 gatunków kryptokoryn. Mamy tu kryptokorynę Venti, Pontederifolie, Venti Brown, ukrytą z tyłu akwarium, Aponogetifolię wyglądającą z zakorzenia i jedną krypcię, której nazwy nie znam. On nie zna. Na pewno kłamie. On zna wszystkie rośliny, nawet te, które jeszcze nie zostały opisane. Kryptokoryn jest według Wikipedii 57 gatunków. Teoretycznie większość można zobaczyć na zdjęciach producentów roślin, ale ich wygląd w koszyczku z uprawy nadwodnej ma się nijak do wyglądu roślin rosnących pod wodą. Bądź pan mądry i pisz pan wiersze. Tak się kiedyś mówiło, kiedy nie dawało się czegoś ogarnąć. Nie jestem botanikiem, więc po prostu nie wiem, co to za gatunek kryptokoryny. Widać go w ujęciu po prawej stronie zbiornika. Jest to dość charakterystyczna krypcia, bo ma owalne liście. Próbowałem do tego zbiornika wprowadzić też kilka innych roślin o małych wymaganiach świetlnych, ale tu okazało się, że choć światło jest dla nich wystarczające, to obsada ryb całkowicie im nie sprzyja. No i tu, zupełnie niespodziewanie dla widzów, przejdę do krótkiej historii ryb posiadanych w tym zbiorniku. A jak widać, 99,9% ryb w akwarium to brzanki. Miałem kiedyś kilka tych ryb i zawsze chciałem je mieć. Ale zawsze bałem się, że będą groźne dla reszty obsady, bo są znane ze swojego nie do końca dżentelmeńskiego zachowania. Więc planując nowy zbiornik, postanowiłem tylko je tutaj wpuścić.
i na tyle dużo, żeby ich agresja rozkładała się równo na całe stado. Oczywiście nie są to jakieś superagresywne ryby, niemniej wolałem tego uniknąć. Co się okazało? Te bestie ciągle wynajdują sobie najsłabszego osobnika w stadzie i obgryzają mu płetwę ogonową. I tak dzieje się, dopóki ten osobnik nie padnie zagoniony gdzieś w jakiś ciemny kąt akwarium. A jak padnie, reszta wybiera kolejnego osobnika i kontynuuje swoją zabawę. Generalnie nie wiem, co z tym fantem zrobić, bo stado staje się coraz mniejsze. Cóż więc robić? Czekam, aż zostanie jedna sztuka i z wściekłości na swoją głupotę odgryzie sobie sama ogon. Oprócz brzanek pływa tu para szczupieńczyków. Bałem się, kiedy zaproponowano mi ich przygarnięcie i bałem się podwójnie, kiedy kolega, który mi je podarował, uznał akwarium z brzankami za najlepsze do ich hodowli. Nie znałem tych ryb, więc zdałem się na wiedzę darczyńcy. Myślałem, że brzanki będą je prześladować. Ale okazało się, że po krótkim, acz intensywnym zapoznaniu się ryb nastąpił pokój i szczupieńczyki żyją sobie spokojnie. Czasem nawet próbują się rozmnożyć. I tu pozwolę sobie wrócić do roślin. Otóż kilka z nich, które posadziłem, a nie były tak wytrzymałe jak kryptokoryny, padły ofiarą brzanek. I nie powiem, że je podgryzały czy coś podobnego. Raczej intensywnie pływając w grupie robiły przysłowiowy sajgon z posadzonych roślin. Sadzonki były powyrywane, większe rośliny porwane i połamane. Odechciało mi się ich ciągłego sadzenia. Dzień po dniu. I tak zostały tylko kryptokoryny. Jak mówiłem w poprzednim filmie o akwarium 240 litrów, wyleciały z niego anubiasy i trafiły do brzanek, czyli do 200 litrów. Przynajmniej byłem pewien, że brzanki ich nie porozwalają, a światło im z pewnością wystarczy do wzrostu. Tym bardziej, że anubiasy miały pozbyć się kropek z liści, co też w większości uczyniły. Trafiły pod mniejsze oświetlenie i od razu kropki zrezygnowały z rozwoju. Kilka najbardziej zaatakowanych liści wyciąłem. Na kilku wprawne oko zauważy zapewne jeszcze jakieś ostatnie ślady zielenicy, ale lepiej anubiasa całego nie pozbawiać liści. Teraz kilka informacji technicznych. Akwarium 200 litrów. O oświetleniu mówiłem. Temperatura 24-26 stopni Celsjusza. Filtracją zajmuje się kubeł Eheima. O podłożu już też wspomniałem. Standardowo nie leje tu żadnych nawozów i nie ma tu sztucznie tłoczonego dwutlenku węgla. Jedyny problem, jaki wystąpił w tym zbiorniku od początku jego istnienia, to pojawienie się sinicy na tylnej szybie. Nic z nią nie robiłem, oprócz mechanicznego usuwania i praktycznie jej już nie widać, choć czasem właśnie na tylnej szybie pojawi się jakieś jej zarzewie. Ale po prostu likwiduję je podczas czyszczenia szyb. Myślę, że gdybym trochę światła dołożył, to problem by całkowicie zniknął. Jedyną ozdobą tego zbiornika jest korzeń przytargany z pobliskiego parku, nie posiadającego statusu parku. Nie wiem, z jakiego drzewa pochodzi, ale przygotowałem go osobiście. Osobiście ciąłem go tydzień tępym brzeszczotem, aby go przepołowić. I obie połówki widzicie na zdjęciach. Osobiście topiłem go w wodzie i osobiście ganiałem robactwo, które z niego wypełzło. To właśnie ten korzeń powoduje, że woda w tym zbiorniku jest ciut mało przezroczysta i nabrała herbacianego odcienia. Wystarczy korzeń wyjąć i woda będzie krystalicznie przejrzysta. Ale po co? Korzeń nadaje temu zbiornikowi specyficznego wyglądu i charakteru. Taki zalany brzeg rzeki. Może jak tył trochę podrośnie, to będzie to lepiej widoczne. Na koniec powiem, że jest to jedyne akwarium, w którym nie chcę grzebać i czegokolwiek zmieniać. Rośliny rosną powoli, nic nie trzeba ciąć, czasem tylko wyjmuję kilka sadzonek, żeby nie rosły za gęsto. Mógłbym powiedzieć, że to akwarium kompletne. I coś w tym jest, nawet pomimo chęci wsadzania łap do każdej wody. No dobra, nie wierzcie mi. Po prostu pokrywa nie daje się z tego zbiornika zdjąć bez zdejmowania belki oświetleniowej z sąsiedniego zbiornika. Tak jest ciasno i nie da się już nic zrobić. Więc nie grzebię z lenistwa. I to nie akwarium jest kompletne, tylko ja jestem leniem kompletnym. I na tym kończę.